Szanowni Państwo, witam Was wszystkich na dzisiejszym naszym wykładzie, który będzie dotyczył wczesnochrześcijańskiego modelu króla kapłana. Jak są niektórzy teologii politycznej króla kapłana, charakterystycznej dla wczesnego średniowiecza. O cóż chodzi? A mianowicie we wczesnym średniowieczu, przed reformą gregoriańską, uważano, że pomiędzy królem, czy w ogóle pomiędzy laikatem a duchownymi może istnieć jeszcze jakaś sfera pośrednia, coś pomiędzy osobą duchowną a osobą świecką w postaci władców, w postaci królów. I tego właśnie zagadnienia, tego czegoś pomiędzy, a co miałoby dotyczyć tylko i wyłącznie osób królewskich, będzie dotyczyło nasze dzisiejsze spotkanie. Od razu zaznaczmy, że idea króla kapłana jest ideą charakterystyczną wyłącznie dla wczesnego średniowiecza, czyli gdzieś tak pomiędzy V, VI wiekiem a końcem wieku XI, w krajach bardziej zapóźnionych wieku XII. W późniejszym okresie koncepcja króla kapłana zostaje skutecznie wyeliminowana przez pogregoriański Kościół katolicki. Przy czym tutaj od razu warto zaznaczyć, Kościół katolicki nigdy nie twierdził i nie twierdzi, że jest to idea heretycka. Dlaczego nie jest to idea heretycka? Dlatego, że nie jest to idea, która by dotyczyła zasad wiary. Nie jest to idea, która by w jakiś sposób dotykała czy negowała jakiekolwiek dogmaty wiary. Jest to raczej, bym powiedział, pewnego rodzaju mitologia polityczna wczesnośredniowieczna, która nadużywała pewnej symboliki religijnej, symboli wiary chrześcijańskiej. Dlatego jakkolwiek Kościół odrzucił tą tezę, to nigdy jej nie potępił jako jakiś błąd o charakterze doktrynalnym. Zacznijmy w takiej sytuacji od początku, skąd się ta idea bierze. Idea króla kapłana jest bardzo charakterystyczna dla wielu religii pogańskich. Jeśli sobie spojrzymy na historię starożytnego Egiptu, gdzieś tam, nie wiem, królestwa Akadu, króla Sargona, pierwsze państwo w dziejach świata, spojrzymy sobie na Mezopotamię i Babilon, spojrzymy sobie na królów achajskich, to wszyscy oni reprezentują model króla kapłana, gdzie władca jest równocześnie najwyższym kapłanem, nazwijmy to, plemiennej czy narodowej, państwowej religii. Nie jest to więc w żaden sposób idea, jakaś taka, bym powiedział, charakterystyczna dla Germanów. Przeciwnie, również Rzymianie znali pojęcie króla kapłana, stąd też królom rzymskim przysługiwał tytuł Pontifex Maximus, czyli budowniczy mostów, a był to budowniczy mostów pomiędzy światem bogów a światem ludzi. Później ten Pontifex Maximus jest to tytuł, który przeszedł na biskupów Rzymu, czyli na papieży, i po dzień dzisiejszy na przykład w języku francuskim papież jest to suverain pontif, prawda, czyli powiedzielibyśmy najwyższy budowniczy mostów, gdybyśmy to pojęcie francuskie zaczerpnięte z łaciny chcieli przetłumaczyć na język polski. Królowie germańscy, czy w ogóle wcześniej Germanie, nie znali na początku pojęcia króla kapłana. Jeśli wierzyć Tacytowi, dlatego że Tacyt prawdopodobnie nie znał dobrze Germanów i znał to tylko z relacji, ale w każdym razie uwierzmy w tym momencie Tacytowi, to ten znany historyk rzymski twierdził, iż Germanie nie posiadali królów. Twierdził raczej, że mieli oni ustroje, byśmy to powiedzieli dzisiaj, republikańskie. To się fachowo nazywa w historii ustroju demokracja wojowników, czyli taki, bym powiedział, ustrój demokratyczny, gdzie na wiecu zbierali się wszyscy wojownicy, czyli wolni mężczyźni noszący broń i którzy w celach na przykład wojennych, czy to wyprawy wojennej, czy odparcia ataku,
w tych celach ustanawiali wodzów na czas wyprawy wojennej. Czyli można powiedzieć, że Germanie, jeśli bierzemy Tacytowi, no, nie znali instytucji monarchii. Tym niemniej, kiedy zobaczymy podboje germańskie upadającego Cesarstwa Rzymskiego, spojrzymy sobie na państwa Franków, Wandalów, Wizygotów, Longobardów i tak dalej, to zobaczymy, że wszystkie te państwa mają charakter monarchiczny i uważa się dzisiaj, że monarchia dziedziczna jest no, germańskim typem ustroju, który został przyniesiony właśnie przez Germanów. Dlaczego to się tak stało i dlaczego powstała taka monarchia w miejsce demokracji wojowników, do końca nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać, że wynikało to z faktu, iż wodzowie germańscy wraz ze swoimi wojownikami, wyprawiając się na podbój upadającego Rzymu, byli, bym powiedział, w stanie wojny permanentnej. Nie było tam początkowo stałych granic ani państw sukcesyjnych, które by miały stałe granice. Dlatego też instytucja wodza wybieranego na czas wojny stawała się instytucją permanentną, ponieważ cały czas trwała jakaś wojna, a przynajmniej nie został zawarty pokój oznaczający granice. I to prawdopodobnie spowodowało, że w Germanii stworzyli trwałą instytucję monarchii, włącznie z zasadą dziedziczenia. Królowie germańscy, to co o nich wiemy, mówię tutaj oczywiście o królach jeszcze przedchrześcijańskich, byli, posiadali cechy władzy, którą Max Weber określa władzą charyzmatyczną. Władza charyzmatyczna cechuje się nadzwyczajnymi charyzmatami właśnie, tylko nie w znaczeniu religijnym, tylko w pewnych cudownych mocy. Królom germańskim przypisywano po pierwsze szczęście na polu bitwy, umiejętność takiego prowadzenia wojny, że wojownicy mogli z tej wojny przeprowadzić jak największe łupy albo zdobyć jak największy teren razem z ludźmi, których obracali potem swoich chłopów pańszczyźnianych. Przypisywano im również moce no, natury, co tu dużo mówić, magicznej. To znaczy wodzom, czy właściwie teraz już królom germańskim przypisywano na przykład umiejętność sprowadzania deszczu w czasie suszy, czy też umiejętność czynienia kobiet bezpłodnych płodnymi. Wiemy gdzieś tam z annałów historii, że przynajmniej kilku królów skandynawskich pożegnało się z życiem, dlatego że mimo modłów, które rozpoczęli i czarodziejskich zaklęć, które wypowiadali, nie udało im się sprowadzić deszczu, co ich poddani uznali za pożegnanie się króla z nadzwyczajną charyzmą. No i wtedy następuje coś, co Weber, cytowany przeze mnie, określa mianem odtrącenia. To znaczy władca, który utracił charyzmę, jest z władcy świętego, od razu spada do mało prestiżowej rangi władcy wyklętego, z którym bogowie nie chcą rozmawiać, dlatego takich władców po prostu się zabijało. Co więcej, mitologie germańskie, prawdopodobnie również Germanów, którzy zdobyli Cesarstwo Rzymskie, bardzo mocno eksponowały pewne elementy religijne tworzące króla kapłana. Otóż według znanej teorii Georges'a de Mézila na temat źródeł trójstanowości społeczeństw średniowiecznych, de Mézil twierdzi, że trójstanowość, czyli podział na wojowników, rycerzy, duchowieństwo i chłopów, wynikał z religii, no nie tylko pragermańskich, ale również ogólnie indoeuropejskich, które zakładały istnienie trojga rodzajów bogów, a mianowicie byli bogowie wojownicy, bogowie magii, czarów, prawda, nauk tajemnych i wreszcie bogowie urodzaju. I Georges de Mézil naucza, iż cechą charakterystyczną jest to, że istnieje tam swojego rodzaju
sojusz pomiędzy bogami magii i bogami wojownikami przeciwko rolnikom, bóstwom rolniczym. I jakby no, najwyższy w panteonie bogów germańskich, Wotan, czy też inaczej zwany Odynem, łączył w sobie zarówno cechy wojownika, jak i cechy maga. Stąd też prawdopodobnie według Dimezila i całej jakby no tutaj szkoły dimezilowskiej, tu jest źródło idei króla kapłana, czyli władcy, który równocześnie posiada magiczne umiejętności. Oczywiście w pewnym momencie, to nie jest jakiś jeden określony moment, w każdym królestwie germańskim jest to inny moment, inna chwila, inna data, inny rok, inne stulecie nawet, dochodzi do chrystianizacji tych monarchii. Przy czym pamiętać należy, że chrystianizacja tych monarchii była początkowo bardzo, ale to bardzo powierzchowna. Jeśli sobie na przykład spojrzymy do mojego ulubionego kronikarza Grzegorza Stur i jego historii Franków, gdzie on opisuje, w jaki sposób Chlodwik przeszedł na chrześcijaństwo i przyjął wiarę chrześcijańską, no to się dowiadujemy, że Chlodwik zdecydował się przyjąć wiarę chrześcijańską i wraz z nim wiarę tą przyjęło, jeśli mnie pamięć się nie myli, chyba około 4000 jego żołnierzy, wojów, rycerzy, czy jak ich nazwiemy. Trudno przypuszczać, żeby z powodu personalnej decyzji Chlodwiga przejścia na wiarę chrześcijańską wszystkie ci 4000 jego przybocznego rycerstwa, przechodząc na tą wiarę chrześcijańską, wcześniej ją dokładnie poznało, przestudiowało, przyjęło, zapoznało się z dogmatyką i tak dalej. Tak nie było. Większość z tych ludzi była w ogóle niepiśmienna i prawdopodobnie początkowo traktowali to na zasadzie takiej, że Bóg chrześcijański jest Bogiem silniejszym, dającym większe powodzenie, między innymi w walce, niż bogowie pogańscy, więc należy przyjąć nową wiarę. Dlatego też można powiedzieć, że początkowo jest to chrystianizacja bardzo, ale to bardzo powierzchowna. I wraz z tą bardzo powierzchowną chrystianizacją doszło do takiego swojego rodzaju miszmaszu pomiędzy chrześcijaństwem a systemami wierzeń germańskich. Dotyczyło to również kategorii władzy i króla kapłana. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego była to oczywiście cena bardzo wysoka, dlatego że Kościół musiał uznawać różne praktyki i wiary pogańskie, chrystianizując je dosyć powierzchownie, ale duchowieństwo od początku przyjęło specyficzną strategię, słuszną, jak się zresztą okazało, a mianowicie taką, żeby iść na tego typu kompromisy z pogaństwem, a potem następnie przez lata, dziesięciolecia i pokolenia je urugować i usuwać. Można powiedzieć, że przez kilkaset lat chrześcijaństwo rugowało również mitologię polityczną króla kapłana, ostatecznie osiągając sukces wraz z reformą gregoriańską, gdzieś tak mniej więcej druga połowa XI czy też w XII stuleciu. I możemy sobie dać dużo przykładów zapisanych przez kronikarzy, którzy zapisywali dzieje germańskich władców, które pokazują, że rzeczywiście przez dłuższy czas chrześcijańscy monarchowie i chrześcijańskie, mocno jeszcze na początku powierzchowne, społeczeństwa złożone właśnie z Germanów, elity władzy germańskie, uznawały bardzo wiele różnego rodzaju, no co tu dużo mówić, przesądów, którym nadano bardzo powierzchowną chrześcijańską treść. Dam Państwu teraz kilka takich przykładów, żeby pokazać, o co chodzi z tym królem kapłanem. Element, który się pojawia chyba u wszystkich plemion germańskich i w ich mitologii władzy, są to włosy króla. Germański władca pierwotny, taki bym powiedział charyzmatyczny jeszcze z tych czasów pogańskich, jak się zdaje, nie chodził do fryzjera,
A mówiąc wprost, no bo oczywiście fryzjerów wtedy nie było, nie skracał sobie w żaden sposób włosów. One rosły mu bardzo często przez całe życie. I uważano, że władca nie może sobie ścinać włosów, ponieważ włosom przypisywano nadnaturalną, magiczną siłę. Przez pewien czas uważano, zresztą Kościół to bardzo starannie połączył, z opowieścią ze Starego Testamentu, a mianowicie z Samsonem, który siłaczem, prawda, który gromił Filistynów i który też posiadał magiczne włosy, które, jak wiemy, obcięto mu i wtedy dopiero trafił do niewoli, ponieważ stracił swoją cudowną moc i odzyskał ją, prawda, wraz z tym, jak te włosy mu tam odrosły w więzieniu. Tym niemniej współcześni historycy odrzucili pogląd, że była to idea zaczerpnięta ze Starego Testamentu, dlatego że jest to generalnie jakaś idea znacznie starsza pogańska, mówiąca o tym, że włosy męskie, niegolone, nieobcinane, kumulują jakąś cudowną moc. I dlatego wiemy, że również plemiona pogańskie znały ten przesąd. Stąd też, jak sięgniemy sobie na przykład znów do mojego ulubionego Grzegorza Stur, to znajdziemy tam na przykład taką historię, kiedy wdowa po królu Chlodwigu o imieniu Chrodhilda stanęła przed takim problemem. Otóż do jej domu wdarli się zamachowcy, którzy chcieli pozbawić władzy i prawa dziedziczenia tronu przez trzech synów nieżyjącego już Chlodwika. I wtedy Chrodhilda próbowała zasłonić swoich trzech synów swoim własnym ciałem. I stojący na czele bandy zabójców wyciągnął gdzieś tam zza pazuchy dwa instrumenty żelazne. Pierwszy to był nóż, a drugi to były nożyce, no bo chyba nożyczki to za dużo powiedziane na wczesnośredniowieczny instrument metalowy. I rzucił Chrodhilnie taką alternatywę. Czy wolisz, żebyśmy zabili twoich synów? Czy też zgadzasz się, żebyśmy im ogolili głowy? Co oznaczać będzie, że nie będą mogli dziedziczyć władzy, ponieważ raz ogoleni już tracą cudowną moc i nie będą mogli być królami Franków. Co ciekawe, Chrodhilda uznała, że, no jak na matkę dziwny pogląd, powiedzmy sobie szczerze, uznała, że jest jej wszystko jedno, czy jej synowie będą żyli, ale nie będą mogli dziedziczyć władzy, czy też zostaną po prostu zamordowani. I wtedy zamachowcy zabili dwóch synów. Trzeci z nich, Chlodowald, który zorientował się, że może uratować swoje życie, jeśli zgoli sobie włosy, kiedy zamachowcy podeszli do niego z mieczami, wtedy poprosił sam o nożyce. Dostał te nożyce, sam sobie obciął, przyciął prawdopodobnie, bo raczej trudno, żeby obciął sobie sam do gołej skóry, przyciął sobie te włosy i te nożyce oddał. Zamachowcy go oszczędzili, ponieważ uznali, że w tym momencie młodociany Chlodowald zrzekł się praw do tronu, ponieważ raz ogolony nigdy już nie będzie mógł wśród Franków dzierżyć prawowitej władzy. Takich przykładów jest więcej. W 750 roku, to już jak jesteśmy u Franków, więc idźmy dalej Frankami, Pepin Mały, czy też Pepin Krótki, jak niektórzy go tłumaczą na język polski, obalił ostatniego z Merowingów, Hilderyka III, i obciął mu włosy, a wygolonego odstawił do klasztoru. Wydarzenie to świadczy o bardzo głębokim humanitaryzmie, dlatego że Pepin mógł po prostu zamordować obalanego króla. Darował mu życie, ponieważ po obcięciu mu włosów Hilderyk III utracił, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, prawomocną możliwość sprawowania władzy. Nieco wcześniej, ponad 100 lat wcześniej, w 639 roku został obalony wizygocki król Tulga.
i na znak tego, że został obalony i nie jest władcą, również obcięto mu włosy, dzięki czemu również uratował swoje życie. Co ciekawe, tutaj jest ciekawszy przykład, a mianowicie niedługo później król Wamba zmierzył się z Komesem Pawłem, który wypowiedział królowi Wambie posłuszeństwo. W wyniku starcia, tam jakiejś bitwy, Komes Paweł został wzięty do niewoli. I król Wamba również zachował, bym powiedział, no, się humanitarnie i postanowił nie mordować Komesa Pawła, lecz nakazał go oskalpować. To jest ciekawe, dlaczego nie wystarczyło same obcięcie włosów, tylko należało go oskalpować. Kronikarze wizygotcy tego nie tłumaczą. Moje przypuszczenie jest takie, że można to wytłumaczyć innym przypadkiem z roku, spojrzę sobie, 730, kiedy to król Northumbrii, czyli na terenie dzisiejszej Anglii, Ceolwulf, został zrzucony z tronu, ogolony i zamknięty w celi klasztornej. Klasztor po kilku, nie pamiętam, chyba tygodniach został najechany i zdobyty przez zwolenników obalonego króla, którzy go z tego klasztoru uprowadzili i następnie Ceolwulf przez rok czy dwa ukrywał się do czasu, aż odrosły mu włosy. I następnie, kiedy włosy mu odrosły, powrócił żądając prawowitej władzy, ponieważ jest owłosiony i odzyskał tron. Stąd prawdopodobnie oskalpowanie Komesa Pawła dawała królowie Wambie absolutną pewność, że Pawłowi już więcej włosy nie odrosną, więc nigdy nie będzie mógł już prawowicie dążyć do władzy. Czyli ten, kto stracił włosy, ostatecznie również pożegnał się z władzą. No jak mówię, tych anegdot o włosach jest bardzo dużo historycznych u kronikarzy opisujących starożytnych Germanów, więc coś musiało w tym być. Ale nie tylko włosy mogą mieć charakter cudowny i definiować króla kapłana. Mamy króla Artura, który panował gdzieś tam w Anglii, jak się uważa, na przełomie V-VI wieku, który musiał również mieć nadzwyczajną zdolność, wyciągając, no, motyw znany z filmów wielu, miecz Excalibur, który był wbity w kamień i którego żaden śmiertelnik nie mógł wyciągnąć poza legalnym, prawowitym następcą tronu. Z królem Arturem wiąże się również legenda o świętym Graalu, czyli o naczyniu, które rzekomo miała być zebrana krew Chrystusa umierającego na krzyżu. Jak wiemy, Nowy Testament nic nie wspomina o takim naczyniu, więc jest to oczywiście legenda. Legenda, która również jest typowo legendą królewską, to znaczy król, który znajdzie świętego Graala, miał mieć nadprzyrodzone moce o charakterze magicznym czy parakapłańskim. Wreszcie, we Francji i Anglii opisana świetnie przez Blocha praktyka w postaci królów cudotwórców, królów uzdrowicieli, którzy raz do roku na wielkich uroczystościach dotykali tak zwanych skrofułów, czyli tutaj pod uszami, swoich poddanych, którzy tam byli chromi, niewidomi i tak dalej, i ci poddani chromi zaczynali chodzić, odzyskiwali wzrok, prawda, i tak dalej. Czyli też pewne cudowne moce. We Francji również, ostatnia, już taka bym powiedział, anegdotyczna historia cudowności, już w czasach mocno chrześcijańskich, wierzono w to, że królowie posiadają specjalne znamie w kształcie krzyża, gdzieś tam na ramieniu czy na plecach, które z pokolenia na pokolenie mieli dziedziczyć. To się, z tego co pamiętam, pojawia jeszcze nawet w powieściach francuskich XIX wieku. Aleksandra Dimasa na przykład, tam jakiegoś króla, pamiętam, rozpoznawano właśnie po tym, że miał gdzieś tam znamie w postaci krzyża. Jaki z tego wniosek? A mianowicie ogólny wniosek jest z tego taki, że we wczesnym średniowieczu nastąpiła i następowała powoli
chrystianizacja monarchii. Przy czym na początku wyglądało to w ten sposób, że Kościół przymknął oczy na to, że monarchowie posiadali pogańskie cudowne moce i te same moce zaczęto traktować jako moce chrześcijańskie. Tak na przykład, tutaj chyba wcześniej o tym nie mówiłem, w królowie germańscy na przykład uważano, że nie umierają, tylko zasypiają gdzieś w jakichś jaskiniach i obudzą się, kiedy kraj będzie w potrzebie. Tą koncepcję, tą legendę oczywiście uchrystianizowano i we wczesnym średniowieczu wierzono w to, że szanse zbawienia dla króla są generalnie, no mówiąc delikatnie, ileś razy większe niż dla przeciętnego człowieka. Stąd też po dzień dzisiejszy liczba świętych królów jest tak wysoka i we wczesnym średniowieczu bardzo często, właściwie no, po śmierci króla natychmiast rozpoczynano cały proces kanonizacyjny, dlatego że uważano, że król jest istotą no, w jakiś sposób cudowną, więc należy ogłosić go świętym. Także można powiedzieć, że tu następowała chrystianizacja po prostu pewnych przekonań jeszcze pogańskich. Ale wynikały z tych wszystkich oczywiście legend chrystianizowanych stopniowo i odsuwanych jednakże na bok, również pewne uprawnienia władcy w stosunku do Kościoła. Stąd już można mówić o nie tylko władcy cudownym, magicznym, ale o władcy chrześcijańskim, który zaczyna sobie przypisywać no, pewnego rodzaju rolę i moce kapłańskie. Otóż król kapłan wczesnośredniowieczny posiada swoiste uprawnienia w stosunku do Kościoła. Jest nie tylko obrońcą Kościoła, który dzierży miecz po to, żeby nieść wiarę chrześcijańską, walczyć z heretykami i poganami, których mu wskaże Kościół, ale również jest po to, żeby chronić ten Kościół i, czy jakby powiedzieli prawnicy, takie ulubione prawnicze słowo, sanować od sanacji, czyli polepszać stan Kościoła. W tym celu królowie przewodniczą synodom biskupim, mianują biskupów, zakładają diecezję, przenoszą biskupów, zmieniają granice diecezji, na przykład nadają biskupstwu status arcybiskupstwa i tak dalej. Także posiadają, bym powiedział, uprawnienia typowo takie no, arcykapłańskie, uznając się za najwyższych zwierzchników Kościoła na terenie swojego królestwa. W języku francuskim się to najdłużej zachowało w postaci pojęcia tak zwanego biskupa zewnętrznego, évêque d'idehors. Biskup zewnętrzny jest to władca, który sam nie jest w żaden sposób osobą duchowną, ale który posiada prawo no właśnie dbania o swój kościół włącznie z przewodniczeniem zebrań biskupów, proponowaniem kandydatów na biskupów i tak dalej. Z tego się bierze późniejsza doktryna tak zwanego gallikanizmu w kościele Francji, czyli podległości, nazwijmy to w kwestiach administracyjno-kanonicznych biskupów i opatów bezpośrednio królowi Francji. Ale władcy od samego początku chcieli czegoś więcej. Chcieli mieć status króla kapłana. Dlaczego dla władcy średniowiecznego ewentualny status króla kapłana był tak istotny? Powód jest bardzo prosty. Legitymizacja władzy. Średniowiecze jest to czas, kiedy ludzie bardzo mocno ulegają autorytetowi Kościoła i w ogóle autorytetowi każdemu, który ma charakter chrześcijański. I zgodnie z tą logiką władcy doszli do wniosku, niezależnie od siebie, w różnych monarchiach, że ideałem byłoby, gdyby władca był kapłanem. Wtedy byłby no, święty, sakralny, sam z siebie, prawda? Stąd rozpoczął się cały, że tak powiem, podchody, bym powiedział, władców wczesnośredniowiecznych, aby uzyskać status kapłański. Kościół się przed tym bardzo bronił. Mamy nawet uchwały na przykład synodów z Toledo, które mówią wprost, że kapłan nie może pełnić władzy politycznej.
Dlaczego Kościół się tak bronił? Z bardzo prostego powodu. Bronił się dlatego, że władca przelewa krew, a osobie duchownej krwi przelewać nie wolno. Osoba duchowna nie może ani prowadzić wojny, ani nie może wskazywać na przykład na wyroki śmierci. Oczywiście we wczesnym średniowieczu zdarzało się, że na przykład biskup jako wasal brał udział w wojnie, ale uwaga, biskupi, to jest taka, bym powiedział, anegdota, brali udział w tych walkach nie zbrojni w miecze, a w specjalne maczugi, z których potem się wzięły insygnia różnych hetmanów, prawda? Chodziło o to, że duchowny nie może przelać krwi, więc może najwyżej uderzyć w głowę, ale nie może obciąć. Chodziło o to, żeby nie przelewał krwi bezpośrednio. W każdym razie Kościół się dlatego bardzo bronił przed wizją władcy, który by był duchownym. Stąd też władcy rozpoczęli całe podchody, jakby tutaj nabyć w jakiś sposób statusu duchownego. Stylizowali się na duchownych. Bardzo często znamy ze średniowiecza od kronikarzy to, że władcy próbowali obkładać ekskomunikami na przykład swoich wrogów politycznych. Ogłaszali odpuszczenie rycerzom grzechów przed bitwą i tak dalej, i tak dalej. Generalnie duchowieństwo to tolerowało, mając świadomość, mówiąc to wprost, że tego typu akty królewskie, jak na przykład odpuszczenie grzechów, mają charakter symboliczny, żeby zachęcić rycerzy do walki i nie pociągają za sobą skutków dla zbawienia duszy tychże rycerzy, ponieważ królowie nie mają władzy nad sferą ducha, a tylko i wyłącznie nad sferą ciała. Zresztą władcy, ciągle chcąc nabyć pewnych uprawnień o charakterze duchownym, próbowali zakładać szaty duchowne, przedstawiać się jako duchowni, nawet sandały gdzieś tam biskupie, prawda, nosili takie same i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewna linia graniczna, którą w średniowieczu żaden władca doczesny nie zdecydował się przekroczyć, nie odważył się. Było to, ta linia graniczna, to było odprawienie mszy świętej, zakończonej przeistoczeniem chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Żaden średniowieczny władca nie odważył się odprawić mszy świętej i dokonać cudu przeistoczenia. Żaden. Dlaczego? Możemy się domyślać, że najbardziej nawet prokrólewscy kronikarze, publicyści polityczni, stronnicy króla, możni popierający króla. Wszyscy oni mogli sakralizować swojego władcę po to, żeby wzmocnić legitymizację jego władzy. Ale każdy z nich gdzieś tam z tyłu głowy miał świadomość, że król udaje kapłana, żeby uprawomocnić lepiej swoją władzę w oczach ludu, ale nie jest kapłan. Nie może odprawić mszy świętej, nie może dokonać przeistoczenia. To jest niemożliwe. Była to herezja, znaczy ja nie wiem, nawet nie słowo, nie herezja, bluźnierstwo, tak oczywiste, że żaden średniowieczny władca nie zdecydował się podjąć takiej próby. Dlatego też król mógł udawać kapłana. Mógł, jak na przykład król Hugo Capet, nosić, ponieważ był jako osoba świecka opatem tam chyba 3 czy 4 klasztorów, mógł nosić takie okrycie biskupie, stąd kapa. I od kapy jest kapet, prawda, jako nazwisko rodowe królów francuskich, ale każdy z nich zdawał sobie sprawę z tego, że to tylko jest okrycie wierzchnie. Król Roger z Sycylii, czy Roger z Sycylii, również nosił stroje biskupie na co dzień. Mimo to nikt z jego poddanych nie uważał go do końca za biskupa. I tutaj możemy mówić, wskazać jeszcze inne rzeczy, a mianowicie już po tej chrystianizacji tego magicznego króla, kiedy próbowano tworzyć króla kapłana, zaczęto królów nazywać na przykład mianem pomazańców. Pomazańcem nazywa króla Gal Anonim w Kronice Polskiej.
kiedy mówi właśnie o sporze tam, prawda, króla polskiego z jednym z biskupów, no to właśnie mu pisze o tym, że się pokłócili dwaj pomazańcy. Pomazańcem władca jest również w kronice znanego, bo bardzo antypolskiego kronikarza niemieckiego Tietmara. On również używa pojęcia pomazaniec. Ale jak mówię, no, można używać słowa pomazaniec, ale nie jest to na pewno kapłan. W związku z czym królowie podejmują całą próbę powierzchownej sakralizacji swojej władzy. Chcieliby się stać, można powiedzieć, kapłanopodobnymi. Jak to zrobić? Były kilka, bym powiedział, elementów. Po pierwsze, z tym procesem upodobniania się władców do kapłanów wiązał się zwyczaj zbierania przez królów relikwii. Relikwii świętych, a przede wszystkim relikwii wiążących się z osobą Jezusa Chrystusa. Dlatego też tak zwana żelazna korona Królestwa Longobardów, żelazna, bo charakterystyczna zwykle korony są z czegoś złotego, prawda? A tutaj była żelazna, ponieważ jej największa wartość nie wynikała z kruszcu, z którego została stworzona, ale z faktu, że w koronie tej wtopiony był w tą koronę, jak przynajmniej twierdzono, gwóźdź z krzyża, na którym zmarł Jezus Chrystus. Podobny gwóźdź, drugi, jak rozumiem, posiadać miała słynna cesarska lanca. Powodem mówiąc, nie wiem, jak to na język polski przełączyć, włócznia chyba cesarska, trzeba by powiedzieć, która też miała mieć na końcu gwóźdź z krzyża Chrystusowego. Wreszcie królowie Francji w 1234 roku za, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba dochody królewskie, całoroczne dochody Królestwa Francji, wpływające do skarbu królewskiego, w roku 1234 kupili w Bizancjum koronę cierniową, którą miał mieć na sobie Chrystus. Innymi słowy, jeśli król nie mógł być kapłanem, to chodziło o to, żeby miał coś, co dawałoby mu jakieś nadprzyrodzone moce, a co wiązałoby się z osobą Jezusa Chrystusa, czegoś, co Jezus dotykał, co znajdowało się w jego ciele, krzyża, gwóźdź z krzyża, czy cokolwiek innego, co nadawałoby królowi status sakralny. Wreszcie podobne znaczenie miała, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, narodowa świątynia, czyli traktowane jako najbardziej sakralne miejsce królestwa kościół, który królowie fundowali zwykle obok swojej siedziby. Takie narodowe świątynie na przykład wybudował król Stefan I w Szekesfeherwarze, w Alfons III w Oviedo, królowie czescy na Hradczanach, czy też Anglicy w postaci, no nie świątyni, bo całego opactwa westminsterskiego. Zresztą jest bardzo ciekawy też element swoją drogą, dlatego że tego typu obiekty, one miały charakter nie tylko, bym powiedział, obiektów kultu świątynnych, dlatego że pamiętajmy, że to były czasy wczesnego średniowiecza, gdy pisać i czytać mało kto umiał. Zwykle to wyglądało w ten sposób, że mnisi obsługujący tego typu świątynię, którą traktowano jako coś w rodzaju takiej wielkiej kaplicy pałacowej, zwykle również prowadzili całą rachunkowość monarchii. Także można powiedzieć, że powstawał w ten sposób swojego rodzaju kompleks, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kompleks polityczno-religijny w miejscu, w którym mieszkał król, czyli jego pałac, czy też zamek, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli dom, był zarówno jego miejscem prywatnego zamieszkania, był miejscem, w którym znajdowała się centrala administracyjna państwa wraz z archiwistami i wreszcie miał ten, bym powiedział, ten obiekt również cechy sakralne, ponieważ obok znajdowała się świątynia, którą król fundował i która miała być najważniejszą świątynią w danym królestwie.
Ta koncepcja, prawda, króla kapłana była szczególnie rozwijana i znalazła, bym powiedział, swoje szczytowe rozwinięcie w monarchii angielskiej. To studiując tak naprawdę monarchię angielską, Ernst Kantorowicz wpadł na pomysł napisania swojej najbardziej znanej książki Dwa ciała króla, studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Cóż to są te tytułowe dwa ciała króla? A będzie przekonanie, że król posiada dwa ciała. Pierwsze ciało było to ciało królewskie, to fizyczne, prawda, które każdy człowiek posiada, a drugie ciało króla było ciałem, można powiedzieć, w jakiś sposób mistycznym, za pomocą którego król partycypował w ciele Chrystusa. Także jakby król powtarzał tutaj w ten sposób powtarza jakby dwie natury Chrystusa w swojej własnej osobie. Potem w późniejszym czasie rozwinęło się to na przekonanie, że istnieje coś takiego jak ciało królestwa i król miał dwa ciała, to znaczy ciało swoje własne fizyczne i ciało królestwa. Co więcej, zresztą ta partycypacja i te dwa ciała nawet miały, bym powiedział, całą taką wizję, że władca posiada dwóch aniołów stróżów. No bo jak ma dwa ciała, no to i dwóch aniołów stróżów musi być. Jeden, który, że tak powiem, pilnuje i nadzoruje to ciało, prawda, fizyczne, i drugi, który nadzoruje to ciało partycypujące mistycznie w ciele w Chrystusa, a potem jakby które się przekształciło w ciało królestwa, też ono miało mieć swojego własnego anioła stróża. Stąd jest potem te kwestie, które rozważał między innymi święty Tomasz z Akwinu, czy narody posiadają swoje anioły. To jest jakby rozwinięcie tej tezy tych dwóch ciał królewskich, o których genialną książkę napisał właśnie Ernst Kantorowicz. To zresztą jest charakterystyczne, że ta teoria dwóch ciał Chrystusa swój punkt szczytowy znalazła w Anglii. W Anglii, gdzie sakralizacja władzy królewskiej po podboju w 1066 roku Anglii przez Normanów osiągnęła swoje, bym powiedział, szczytowy wymiar. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Normanowie byli traktowani przez mieszkańców Anglii jako najeźdźcy. Nie posiadali oni uprawomocnienia swojej władzy w postaci tradycji, dziedziczenia i tak dalej. To było czysta zdobycz, czystą przemocą fizyczną. Dlatego też, nie mogąc się odwołać do tradycji, do lokalnych praw, obyczajów i tak dalej, władcy angielscy odwołali się do sakralizacji swojej postaci. I tą sakralizację swojej postaci w formie takiej, bym powiedział, teoretycznej opisał znany autor, znaczy znany, głośny, aczkolwiek nieznany nam z imienia, w literaturze krążącym jako Anonim z Yorku. Jest cała literatura gigantyczna na temat tego, kim był Anonim z Yorku, i to tam się nie będę zajmował. Zresztą nie ma to aż dla nas takiego wielkiego znaczenia. Prawdopodobnie był biskupem Yorku i tam jego nazwisko zostało z dużym prawdopodobieństwem ustalone. W każdym razie autor ten funkcjonuje w literaturze jako Anonim z Yorku, dlatego że kiedy na początku XX wieku w Niemczech wydano takie trzy tomy tak zwanej Libelli Delite, zawierające najbardziej znaczące średniowieczne teksty na temat władzy królewskiej, no to ponieważ wtedy jeszcze nie ustalono tego nazwiska, no to wpisano Anonim z Yorku i tak się przyjął. W każdym razie tenże Anonim z Yorku w swoim dziele dokonał, bym powiedział, najbardziej klasycznej sakralizacji władzy królewskiej, tworząc postać już nie tylko króla kapłana, tworząc tak naprawdę postać króla Chrystusa. Otóż Anonim z Yorku pisze w ten sposób. Trudno nazywać laikiem tego, kto jest naszym Chrystusem Panem. A to dlatego, że musimy rozpoznać w królu osobę podwójną, z których jedna osoba pochodzi z natury, druga osoba pochodzi z łaski. Jedna osoba, w której ze względu na stan natury jest podobna innym ludziom,
Druga, która ze względu na znakomitość boskości i ze względu na moc sakramentu konsekracji góruje nad wszystkimi. Rozważając pierwszą osobowość, pisze anonim z Yorku, to był nią nasz król. Dzięki swej naturze był jednostkowym człowiekiem. Ale rozważając jego drugą osobowość, był on dzięki łasce Chrystusem, to jest Bogiem człowiekiem. Dalej pisze anonim. Władza króla jest władzą Boga. Władza ta mianowicie jest boska z natury i królewska dzięki łasce. Stąd król również jest Bogiem i Chrystusem, ale dzięki łasce. I cokolwiek uczyni, czyni nie jako zwykły człowiek, ale jako ten, kto stał się Bogiem i Chrystusem dzięki łasce. Czyli ostateczną koncepcją króla kapłana jest już uczynienie z króla nie tylko kapłana katolickiego, równego biskupowi. Ostatecznym marzeniem królów, które się ujawnia u anonima z Yorku, jest powiedzenie, że król dla swoich poddanych jest Chrystusem, jest Bogiem, jest święty i sakralny. No w Anglii przetrwała bardzo długo ta tradycja, dlatego że jeszcze w XVII wieku, czyli 500 lat później po anonimie z Yorku, Thomas Hobbes, kiedy opisuje przyczyny rewolucji angielskiej, to jedną z tych przyczyn opisuje w ten sposób, że władcy angielscy, którzy w 1534 roku ogłosili akt supremacji i oderwali kościół angielski od kościoła katolickiego, mówi Hobbes, popełnili błąd. To znaczy uznali się naczelnikami tego kościoła, ale jako właśnie tacy pseudo duchowni. I mówi Hobbes, gdyby królowie Anglii wtedy ogłosili się najwyższymi arcykapłanami kościoła i ogłosili się członkami stanu duchownego, to, mówi Hobbes, wtedy prawdopodobnie w XVII wieku nie wybuchłaby rewolucja angielska, ponieważ poddani, a to byli chrześcijańscy poddani, mimo że protestanci, podnieśli w XVII wieku rękę na króla jako zwierzchnika kościoła, dlatego że traktowali go jednak jako osobę świecką. Gdyby król Henryk VIII, naucza Thomas Hobbes, ogłosił się wtedy najwyższym kapłanem i przyjął święcenia kapłańskie, to prawdopodobnie w XVII wieku poddani nie ośmieliliby się podnieść ręki, a już na pewno obciąć głowy królowi, który byłby autentycznym kapłanem, najwyższym arcykapłanem swojego królestwa. Także reasumując nasze rozważania, należy powiedzieć, że idea króla kapłana, jakkolwiek została w XI, XII, gdzieś tam najpóźniej w XIII wieku, w wyniku przyjęcia reformy gregoriańskiej, przezwyciężona w całej Europie, to gdzieś ta idea tliła się i snuła po Europie, chrześcijańskiej Europie, żeby króla uczynić kapłanem albo nawet zrównać z Chrystusem. Co ciekawe zresztą, wspomniany tutaj przeze mnie Ernst Kantorowicz w jednej ze swoich książek na temat laudacji królewskich, opisując, niestety nie pokażę tej książki, bo nie mam jej, nie jest zresztą ona dostępna w języku polskim. W każdym razie opisując te laudacje na rzecz bogów i królów, ostatecznie kończy swoją książkę laudacją zaczerpniętą z faszystowskiej Italii na rzecz Benito Mussoliniego. I jest coś w tym, dlatego że rzeczywiście koncepcja króla kapłana, takiego zmitologizowanego władcy, odżyła w XX wieku w postaci totalitarnych przywódców, których też otaczano czcią praktycznie religijną, a więc po prostu mówiąc prosto, bałwochwalstwem. I dlatego Kościół Grzegorza VII, papieża Grzegorza VII i jego następców zwalczał ten pogląd bardzo zawzięcie, nie tylko z przyczyn natury teologicznej, ale również moralno-politycznych. Dlatego, że należy sobie postawić wprost pytanie, którego w średniowieczu sobie nie postawiono wprost, ale które gdzieś krążyło. Czy król, którego byśmy uznali za kapłana,
król, którego byśmy uznali za Chrystusa, czy może popełnić zbrodnię? Czy też sam fakt, że jest kapłanem czy Chrystusem, powoduje, że każdy jego czyn z natury rzeczy jest dobry i moralny? I to jest jakby pytanie, z którym Państwa zostawiam, a na które papież Grzegorz VII zdecydowanie odpowiedział nie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.